Dobry wieczór Państwu, Łukasz Winczura, program Starczy na dziś. Nasz wielce szanowny gość, proszę Państwa, mówią do trzech albo do czterech razy sztuka, bo zawsze coś wypadło ważnego, ale ważnego, dowiecie się Państwo za chwilę dlaczego. Pan Adrian Starzyk, w końcu się udało. Tak jest, udało się. Szef azylu naszego tarnowskiego dla zwierząt, dobrze mówię? Tak, zgadza się. No to teraz Pan był, mówiąc tak, urobiony po łokcie, bardzo ładna akcja, adopcja zwierząt. No to adopcja, no mnie się adopcja z dziećmi kojarzy, ale przyjęcie zwierząt pod dach przez mieszkańców Tarnowa na te siarczyste mrozy. Jak się udało? No, ja tylko tyle wiem, co ze zdjęć w internecie. No przeszło to nasze oczekiwania rzeczywiście. Taka akcja była wymierzona dla przede wszystkim starszych psów, które są bardziej narażone na te minusowe temperatury, a wiemy, że ta temperatura spada ponad 20 stopni na minusie, tak? Więc wyszliśmy z taką inicjatywą, żeby te starsze psiaki głównie wyadoptować czasowo, to podkreślam czasowo, do osób, które mają takie możliwości. Natomiast no, zainteresowanie było takie ogromne, że na psów dzień... Psów wam brakło? Prawie. Poważnie? Tak. Ale na dzień dzisiejszy 107 psów znalazło tymczasowe, choć nie do końca też domy. I to nas cieszy, że rzeczywiście jak przychodzimy teraz przy azylu, to te boksy praktycznie są puste. To bardzo dobrze. Ale to jest tak, że już na przykład państwo, którzy przychodzili no i chcieli przygarnąć czworonoga pod swój dach, to mówili, słuchajcie, ale to tak na razie dziecko, zobaczymy, może się dziecko oswoi, a może nie pyknie. Nie będziecie źli na nas, jak przyjdziemy, jak już te mrozy odpuszczą i no po prostu wam oddamy, żeby się zwierzę z nami nie męczyło. Jest takie powiedzenie, że nie ma głupich psów, są głupi właściciele. Przepraszam za trywializację. Całkowicie się z tym zgadzam. No, gdyby nie czasami bezmyślność i nieodpowiedzialność ludzi, tych zwierząt schroniska by po prostu nie było. Natomiast widzieliśmy często całe rodziny, które do nas przychodziły, decydowały się na adopcję taką tymczasową i często było to widać, że po kilkunastu minutach ten pies kradł serce tym osobom i już w momencie tej tymczasowej adopcji decyzja była zamienna, że ta adopcja będzie na stałe. Natomiast też mamy dużo sygnałów to, że ten pies rzeczywiście wpasował się do tej rodziny, już jest wykąpany, leży w łóżeczku. Odrobaczony. Odrobaczony już był przez nas, oczywiście. Aha, dobra, no. Tak, wszystkie nasze zwierzęta są odrobaczone, odplone, szczepione, kastrowane, chipowane, więc z tym nie ma problemów. Natomiast taką pełną dokumentację dajemy w momencie pełnej adopcji już na stałe. A ile sobie dajecie, czy tym państwu, którzy odpowiedzieli na waszą akcję, dobra, przyjdźcie za 3 tygodnie, albo przyjdźcie za tydzień, albo przyjdźcie za miesiąc, albo zadzwońcie i w ogóle nie przychodźcie. Nie chcieliśmy dawać takiego określonego czasu, natomiast zaznaczaliśmy zazwyczaj, że do 3 miesięcy jest to adopcja tymczasowa. Oczywiście każdy ma prawo oddać psa po kilku dniach, po 2 tygodniach, 3 miesiące czy 2. Natomiast my z każdym będziemy się kontaktować, żeby być na bieżąco, jak się ten pies ma, w jakich warunkach przebywa rzeczywiście, bo też chcielibyśmy, że to nie chodzi też tylko o taką nagłą akcję, że te psy wyadoptowaliśmy. A taki porw serca, tak? Bo to, tak, to jest modne teraz, tak, przytul psiaka, adoptuj psiaka. Tak, to i tak, porw serca, ale żeby to było też odpowiedzialna decyzja i świadoma, że rzeczywiście ten pies będzie przebywał w lepszych warunkach niż w schronisku, ale mamy póki to sygnały pozytywne. To nie trudno akurat, nie? Tak, nie trudno. Oczywiście my staramy się zapewnić im wszelki komfort, jaki może schronisko, natomiast no, nigdy w życiu nie zastąpimy ciepłego domu. Mm-hmm. A to tak przychodziły całe rodziny, czy ktoś na przykład pojedynczy, na przykład dzieci mówi, o tato tego, albo mamusiu tego. Staraliśmy chciała. Się my dobierać psy, te, które najbardziej potrzebują tej adopcji tymczasowej. Mm-hmm. Natomiast później, jeżeli rzeczywiście... tak jak pan mówił, to starsze psiaki. Tak, przede wszystkim o to nam chodziło, te starsze, te, które są schorowane i bardziej narażone na to, że będzie im doskwierały ten mróz. Natomiast było takie duże zainteresowanie, że praktycznie każdy, który mógł iść do tej adopcji, to poszedł. A jak na przykład tak śledzicie i to, a byłam, ktoś tam mówi, Ksiński, byłam w azylu i odebrałam pieska i lansiu na Facebooku. Tak, mamy dużo takich sygnałów, dużo jest tych zdjęć, natomiast my z tego co widzimy to nie odbieracie tylko w kategoriach lasu? Nie, zdecydowanie nie. Często widzimy, że jest to właśnie wymienianie się między sobą, między tymi osobami, które adoptowały te psiaki, te zdjęć, doświadczeń, że ja mam takiego psiaka, on się zachowuje tak, jest tak. To jest też dla nas nauka, że nawet jeżeli któryś z tych psów wróci do nas, to będziemy mieć na tyle wiedzę taką większą, wiedząc, jak on się zachowuje w domu, jak on się zachowuje do obcych osób, do często innych zwierząt, które ten ktoś już miał w domu. Więc to też poszerzy nam i informacje na temat tego psa i zwiększy szansę na adopcję. No właśnie, a to nie jest tak, że na przykład pies się boi też, bo został skrzywdzony przez poprzednich właścicieli. No i teraz boi się do ludzi mimo wszystko. Mam znajomego, który wziął psa schroniska, to mówi, że przez pierwsze parę miesięcy to była droga krzyżowa z tym psem, bo on widząc kogokolwiek uciekał.
Tak, no często trafiają takie psy, które są skrzywdzone przez ludzi i często jest tak, że to naprawdę czasami mijam tygodnie bądź miesiące, żeby ten pies na nowo zaufał człowiekowi. Natomiast właśnie takie akcje tymczasowej adopcji są też po to, żeby ten pies się przyzwyczaił do ludzi. Przyzwyczaił się do spacerów z nimi, do takiego wychodzenia na spacery nie na terenie schroniska, tylko poza tym terenem. Odbierał inne bodźce i myślę, że to też przyjdzie z korzyścią do przyszłej adopcji na stałe dla takiego psa. Ale byście już robili, pamiętam, inne akcje, tam chyba z przenoszeniem karmy. Czy teraz będzie z karmą? Nie, było z wyprowadzaniem na spacer psów tam w obrębie azylu. Tak, wyprowadzanie na spacer są cały czas, nieważne od pogody, od aury, która nas otacza, od wtorku do soboty. Zawsze ktoś, kto chce, przyjdzie z pełnoletnim, bądź przyjdzie z osobą pełnoletnią, to takie spacery się odbywają. I to też jest socjalizacja psa z osobami postronnymi, ale też chcemy wychodzić cały czas naprzeciw. I tu wyszła taka akurat inicjatywa, która się rzeczywiście spotkała z dużym zainteresowaniem i to nas cieszy. Mamy nadzieję, że to nie taka ostatnia akcja i pomysłów jest też sporo, żeby tych psów rzeczywiście było najmniej w schroniskach, nie tylko naszym, ale w każdym. A myślę, że właśnie takie akcje to nie tylko chodzi o to, żeby te psy uniknęły mrozu, choć to przede wszystkim, ale promocja też naszego miejsca, bo też często się spotykamy z tym, że niektórzy nie wiedzą o istnieniu jednak schroniska, a taka promocja też się I co, nam i wyrzucają zwierzaka na zewnątrz? Ja już pomijam takie brutalne, kryminogenne historie, jak przywiązanie psa do drzewa przed wyjazdem na wczasy. Tak, bywały takie sytuacje, na szczęście jest ich coraz mniej, choć zdarzają no bo się właśnie za tak. To grozi na dokładnie szczęście. Tak. Aczkolwiek no, sądy jeszcze w tej kwestii różnie funkcjonują w karaniu rzeczywiście właściciela, który w taki sposób postąpi ze zwierzęciem. Natomiast właśnie my chcemy informować, że my jesteśmy, ale wie pan, edukować. Co, czytałem kilka takich opisów spraw sądowych. Sądy się raczej nie patyczkują już. Teraz zaznęcanie już się nad zwierzęciem dostaje się bezwzględne. Kwestia tego, czy ktoś rzeczywiście, kto widzi, że druga osoba się znęca nad zwierzęciem, czy to zgłosi. Niestety są często ludzie, którzy nie chcą się w to wtrącać, przychodzą obojętnie, a to właśnie od nas zależy, czy my zareagujemy i czy właśnie naszą reakcją pomożemy danemu zwierzęciu. To jeszcze przy schronisku zostajmy. Taką tradycją powyborczą było, że politycy często oddawali ceraty. No bo to się ociepla, te budy i te. Przenosili? Bo w sumie chcieli, teraz tak. Puste są boksy, no to. Tak, chcieli przynosić, natomiast my nie stosujemy czegoś takiego. My na zasłonki takie do wejścia do bud, żeby tą temperaturę w budzie utrzymać, stosujemy zupełnie inny materiał, który jest przeźroczysty przede wszystkim i psy się przez to nie stresują. A nie przysłowiową słomę? Słoma też. Słomą jest wyścielana buda, mimo że buda jest sama w sobie w konstrukcji ocieplana. Natomiast zasłonki służą temu, żeby ten wiatr nie wchodził, nie wiał do środka i ta temperatura wyższa w budzie była utrzymana cały czas. W jaki sposób trafiają do was te zwierzęta? To na przykład straż miejska wyłapia, widząc bezpańskie zwierzę biegające po mieście, czy ktoś przynosi i mówi, no na przykład, no nie wiem, byłem z tym moim przysłowiowym kochanym Mazurem ileś tam lat, no ale ja już jestem schorowany. 95% zwierząt, które do nas trafia, to są zwierzęta zagubione, bądź te, które uciekły właścicielom. I to oczywiście mieszkańcy reagują, dzwonią na Straż Miejską, jeżeli to jest na terenie Tarnowa i Straż Miejska przekazuje takie zgłoszenie nam. My wyjeżdżamy, wyłapujemy to zwierzę, oczywiście od razu ogłaszamy, są oględziny lekarza, czy temu psu, czy kotu, nic nie dolega. I ogłaszamy w mediach społecznościowych, na naszej stronie internetowej, że szukamy właściciela, bo często jest ale tak, że to... Ale pies ma chipa, to można zidentyfikować chyba, no nie? I właśnie w tym jest problem. Mało który pies, który do nas trafia, ma chipa. Jeżeli już się zdarza, że ten pies jest chipowany, za najczęściej ten chip nie jest wprowadzony do europejskiej bazy danych, ani polskiej bazy danych, co staje się ten chip bezużyteczny, niestety. A to nie jest obligatornie, że pan musi psa zaczipować, oprócz tego, że pan go musi zaszczepić? Schroniskowe psy, te, które do nas trafiają, wszystkie są sterylizowane, kastrowane, chipowane i te dane są wprowadzane ale nie, do bazy jak danych. Ja sobie kupię dla siebie. Niestety nie. Nie. I o to cały czas walczymy, żeby ta i sterylizacja była powszechna i to chipowanie, to naprawdę ułatwi i zapobiegnie bezdomności, poszerzaniu tej bezdomności. Czy rośnie taka świadomość, że zwierzę to nie za wśród dorosłych, wśród dzieci, że a kupię ci pod choinkę pieska, jak ci się znudzi, to coś z nim zrobimy, tylko traktuje się go jak, no jak przyjaciela domu. Nie chcę powiedzieć jak członka rodziny, bo to byłaby przesada, ale jak kogoś bliskiego, a nie jak taką zabawkę pod choinkę. Niestety lata wstecz były takie sytuacje, że właśnie w okresie świątecznym, noworocznym, mikołajkowym rodziny przychodziły, rzeczywiście twierdzili, że ta decyzja jest przemyślana całą rodziną. Natomiast po
kilkunastu tygodniach ten pies wracał do nas. Rzeczywiście dziecko się już znudziło, jak każdą kolejną zabawką. Niestety też nie możemy wymagać od dzieci, że on się przywiąże na tyle do psa i będzie na tyle odpowiedzialny, będzie bardziej odpowiedzialny niestety niż ci dorośli. Ale teraz już od tego ludzie uciekają. Rzeczywiście jak nawet przychodzą całe rodziny, co nas wtedy bardzo cieszy, że każdy członek rodziny zobaczy takiego psa, przejdzie się na spacer przed adopcją i bardzo to przemyśli tą decyzję. To nie są to właśnie prezenty, są to powiedzmy przemyślane decyzje do opieki nad tym zwierzęciem. Członków rodziny ja jednak nie boję się użyć tego określenia. Nie, to dobrze, to kwestia naszej wrażliwości, ale to też kwestia nauki takiego humanizmu i no, takiego człowieczeństwa. Zdecydowanie tak. To musimy mieć świadomość, że ta opieka nad tym psem nie jest na kilka czy kilkanaście tygodni, często jest na kilka czy kilkanaście lat. I nie jest łatwa do końca. Dokładnie. Bo to nie jest spacer dookoła bloku. Łatwe i trudne momenty. Te zwierzęta, tak jak ludzie, też chorują, też są wydatki. Też musimy się z tym liczyć, że opieka nad kotem czy psem kosztuje. Wiem, bo mam kolegę weterynarza, jak powiedział, jakie są stawki, to matko. Dokładnie tak. Dlatego też mamy świadomość, że te stawki, te ceny, które obecnie funkcjonują, też często, powiedzmy, zniechęcają do adopcji. Nie każdy go stać. Dokładnie tak. Nie musi jeść tej gęsiny z czegoś tam, bo kiedyś pies jadł, co zostało z obiadu i jakoś żył. Tak, aczkolwiek też zachęcamy, jeżeli ktoś nawet od nas adoptuje takiego psa czy kota, staramy się, żeby ten ktoś karmił jakąś wysokogatunkową karmą i nawet jak ktoś chce nam podarować jakąś karmę dla naszych zwierząt, też zawsze uczulamy, żeby było lepszej jakości, a mniejszej ilości, bo te zwierzęta schroniskowe naprawdę niczym się nie różnią od tych, które mamy w domu, czy te, które są kupowane w hodowli. Często są one o wiele zdrowsze, ale tak samo potrzebują tych wartości odżywczych, jak i inne zwierzęta. A prowadzicie też takie akcje edukacyjne, na przykład ktoś przychodzi, rodzina, że a, no to byśmy pieska wybrali, że uczycie, uważajcie na to, uważajcie na to, uważajcie na to, macie jakieś pytania. To nie jest to, że my wam damy smycz w prezencie od naszego azylu, żebyście o nas pamiętali, tylko żeby zwrócić na pewne sprawy uwagę, tak żeby zwierzę się nie męczyło. Dokładnie. Zawsze przed adopcją staramy się, żeby ten ktoś zdecydował się, czy potrzebuje psa. Przede wszystkim, czy potrzebuje. Czy to się nie nadaje, jest chwilowa żeby posiadać psa. Dokładnie tak. Czy rzeczywiście ma czas dla tego psa, czy będzie miał czas, na przykład w okresie urlopowym czy wakacyjnym, będzie wiedział, co z tym psem czy kotem zrobić. I tak, staramy się wychodzić nie tylko naprzeciw osobom, które do nas przychodzą, ale też wychodzimy naprzeciw szkołom, jeździmy do tych szkół, edukujemy od najmłodszych i mamy nadzieję, że kiedyś to wróci do nas, że ci najmłodsi pokażą, że są odpowiedzialnymi opiekunami i przyjdą do nas po takiego psa. Kropla drąży skałę. Dokładnie. Widzi tak. Pan, jak czasem jak z kimś rozmawiam no, tutaj z gości, na przykład kwestia segregacji odpadu. Zaczęło się w przedszkolu, no bo dorośli, a tam śmieć to jest śmieć, nie? A teraz już dzieci pokazują, że do tego woreczka, do tego i widać, że dużo nie potrzeba było czasu, nie cały rok i proszę bardzo. Dokładnie. Dzieci pokazują, że rzeczywiście chłoną tą wiedzę, są zainteresowani i czasami stają się bardziej odpowiedzialni niż dorośli. A zdarza się, jak ktoś przyjdzie i to musi mu pan powiedzieć, dzięki, że przyszedłeś, ale ty nie możesz mieć zwierzęcia. Coś w tobie takiego jest, że nie. Przepraszam, tak, muszę rzadko, ci odmówić. Ale niestety tak. Są osoby, które nawet często mamy sygnały już wcześniej, że one rzeczywiście nie powinny zajmować się w ogóle zwierzęciem, bądź po rozmowie wnioskujemy, że ta osoba nie powinna mieć w ogóle zwierzęcia, nie powinna się zaopiekować takim psem czy kotem, więc niestety wtedy odmawiamy, no dobre zwierzęcia jest dla nas na pierwszym miejscu. Okej. Jest grupa psów, tak zwani psy mordercy, które raczej nie powinny być wśród dzieci. Teraz ostatnio mieliśmy przykład bodaj z Zielonej Góry, gdzie ty chyba bodaj Amstaw zagryzł 3-letnią dziewczynkę. Czy takie psy powinny być dopuszczane? Czy ci ludzie, którzy takie psy chcą kupować, nie powinni przechodzić specjalnych szkoleń i te psy nie powinny być trzymane na przykład w blokach? Oczywiście, psy są z łatwiejszymi, trudniejszymi charakterami. Wszystko kwestia wychowania i właściciela, który posiada innego psa. Jak się mówi, że jak się pies prowadzi, tak? To jest to, tak, to jest takie to fachowe określenie. Tak, też. Że w Sułkowicach można chyba szkolić. Tak, no takich osób profesjonalnie zajmujących się szkoleniem psów jest naprawdę bardzo dużo i wystarczy z nich skorzystać, z ich wiedzy i z ich porad. Natomiast kwestia naszego wychowania, kwestia tego, ile czasu poświęcimy danemu zwierzęciu i oczywiście zgadzam się z tym, nie każdy właściciel powinien mieć psa danej rasy. Są oczywiście rasy uznawane za agresywne, tak. Mają ku temu większe predyspozycje do tej agresji, do trochę innego zachowania niż taki typowy kundelek. Natomiast to wszystko zależy od nas ludzi. Mhm. No dobrze, tradycją programu jest to, że można kogoś pozdrowić. Przede wszystkim pozdrawiam wszystkich pracowników azylu i dziękuję za ten poświęcony czas teraz w tych najbardziej intensywnych dniach. I pozdrawiam wszystkich, którzy adoptowali tymczasowo, mam nadzieję, że jednak na stałe od nas psiaki. Ja standardowo to się siostry i Kasie.
Pan Adrian Starzyk, dyrektor, kierownik, dyrektor, dyrektor, kierownik. Wiecie, prezes Tarnowskiego Azulu był naszym gościem. Dzięki. Zapraszam ponownie. Dziękuję za Szybciej zaproszenie. Się Na udaje. pewno skorzystam. Dobra, mamy to. Łukasz Mięciura, widzimy się jutro. Do zobaczenia. Dziękuję.